I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Cześć, z tej strony Spider-Night i witam w kolejnym odcinku Fallouta 3 z góry. Przyznam, że nie będę wam pokazywał wszystkiego, ale to z takiego powodu, że ja lubię wywalić wtedy, kiedy kompletnie nie powinno, albo zatrzymać swoje działanie w momencie, no, całkowicie, którego się nie spodziewam, więc po prostu nie chce mi się co chwilę wczytywać pół godziny wie do tego, żeby coś tam nawet wybaczyć. Wiem, że to nie jest może fair czy coś, ale z drugiej strony to nie jest taki typowy rzecz, że ja po prostu sobie nagrywam jak wiem. Jeśli ktoś by chciał prawdziwe role Fruit, jak tam się nazywa, to no chodź, szczureczku, to musi sobie. To na pewno znajdzie miejsce, w którym ktoś to zrobi lepiej. Ja i tak nie zajmę się teraz fabułą, więc nieważne. Pewnie zauważyliście, że mam na sobie zbroję kompanii Szpoma. Zaatakowali mnie, kiedy wychodziłem z warzywniaka na wybrze. Troje z nich. Ledwo to przeżyłem. Ale to jest mało istotne. Oni zostali wow. Jakich tajemnic? You've never heard of it? Ultrajet is almost double the potency of jet. Perfect for ghouls. Jet barely affects us, you see. Only trouble is it's almost say. Yeah, no kidding. I didn't think you were a freaking charity. Yeah, it takes three things to make ultrajet. Two of the ingredients I got plenty of. For every box of sugar. Czerwem. No dobra. Ale tu ponoć pływa się niejaka rodzina. Mam tu odpowiednie opakowanie. Ale dobra. Dzięki. Czyli chłopaki, widzę, bawicie się tu w Breaking Bad, co? Nieźle. Powodzenia życia. Tylko żeby to się nie skończyło tak jak w tym serialu. Acz, jak tam to się skończyło, to nie wiem. Nie oglądałem Breaking Bad. Wiem, jestem zły. Miałem po prostu czas na oglądanie wszystkich seriali. Chodź przecież na twarz. Może trafimy? Wow. Gdzie jest... Dobra, tu jest nóż. Pomyślałem, że warto będzie nosić ze sobą
wręcz walki, wręcz może czasami ratować życie. Czy ja mam jeszcze amunicję? Czegokolwiek. Zrobiłem też G36, moją ulubioną broń. Strzela jak marzenie. Zadaje też sporo obrażeń. Nie jest jakaś OP. Ale w sam raz. Dobra. Tyle może być. Zapis. Chciałem wam nabrać bitwę w duże miasto, ale pewciał, że żalał ty. Dobra. Zapomniałem, że one tam są. Już byłem, nie? Nie raz, kiedy byłem pierwszy raz. Dobra, bym nie chciał teraz wleść na jakąś minę. Czy coś w tym stylu. Okej. Łapę mi widzę. Mina jak najbardziej mi się przyda. Świetnie. Teraz znaleźć rodzinę. Na szczęście chyba we mnie nie trafimy. Oberwałbym ten wielkim powabkiem mięsa. No cóż. Okej. Nie strzelajcie do mnie. Od razu to dobrze. Spróbujmy. I don't care what you need. This place sounds like an interesting problem. Let me take 100 of those off your hands. You know, lighten the load. Mogę mi wszystkich wystrzelać, ale z drugiej strony nazywa się amunicję na paru frajerów. I suggest taking the door around the corner if you want to get where I think you're going. If I were you, I'd speak to Vance before you poke around too much. You can usually find him on the mezzanine overlooking the common area. This lovely hole in the ground is Moresti, the headquarters of the family. We are a badass gang, and we don't take... We also don't like nosy... Just remember, I got my eyes on you. Zaraz będziecie martwym gangiem. Coś się nie podoba. Dobra, a tego zadania, to ja już nie pamiętam kompletnie. To peszka. Ale podoba mi się to. Autentycznie. Broń, amunicja. Mam nawet system kamer. Zobaczymy. Czy to oni faktycznie wybili mi państwo Firefu? Znaczy zabili rodzinę jedną? Czy też nie oni? Dobra, ten tunel jest zawalony. Wow. No.
I knew everyone in the family, but I don't recognize you. You must be one of Vance's new initiates. My name's Justin. I'm pretty new here myself. Mm-hmm. Ian, what do you want from him? Yes, I know. He told me. Yeah. Surprised? Well, Ian was there when it happened and did nothing to stop it. If you ask yourself why, the answer is obvious. He belongs with us here. He's one of us. Don't deny him his rightful home. Uh-huh. Coś mi nie wie. Czyżby... No, just that Vance said he isn't to be disturbed while he's in It's outsiders' perspectives that... Sorry. How do you know that? If you've spoken to him like I have, Ian confides in me. Mm-hmm. He shares special... Tak. Dobra. Trochę jeszcze jest. Macie nawet... Ja mam odpowiednich umiejętności nawet, żeby próbować to swapować. My people call me Vance. I lead this group of weary travelers and outcasts who need a home. To what do I owe the pleasure of your visit? Chyba już wiem, o co tu chodzi. What you see before you is the last bastion of hope for the downtrodden and misunderstood. Sanctuary for the oppressed and a beacon of faith for the tyrannized. Kolejna, sypcia. We are the remnants of society, cast aside like the clean picked bones of a hunter's feast. I led my flock beneath the sun baked sands of the wasteland to keep them safe and teach them my ways. Men of science would call us cannibals, eaters of human flesh. Society labels us. Okay. Humans call for our extermination or reform. Reforming implies something. I think of my teachings as more of an improvement, a way to transcend our cannibal. That is completely untrue. Your difficulty grasping the concept that change... Let me counter that ignorance with a lesson in objectivity. I say we are no longer cannibal, only consuming the blood of our prey. What would that make us in your eyes? Bandą popieprzonych świrów. Names like that have no meaning here. In ceremony, each member of the family must speak one of the... Perhaps from these laws you can discover what we are. Gdzie jest ten? Brian. Może tam? Nope. A, no tak. Ja niestety... To jest fatera... Vance. Mam może tu coś? Szafka na miecze? Au, szybko. Nieważne. Proszę, proszę. Faktycznie. To są wampiry. Pewnie tak tego nie słyszałem. Co to jest? Panda śpiew. Faktycznie. Chyba i wybije. Znaczy nie wiem czemu, ale... Pięć sekund.
Safety się nie przyda, ale marnym jak najbardziej. Znaczy mi. Idzie leci. Szczerze, dobra, wziąłem dzieci, mają tego. Papa. Mógłbym, nie wiem co zrobić. Czymś z nimi. Problem na ludzi. Piją ich krew. Chyba problem, nie wiem. Poczytajmy ich terminal. Wiem, że najprościej jest wziąć i wszystko rozrzucić. Stands on that balcony and starts mouthing off like some kind of preacher, it makes me want to puke. But if I want to keep this place stocked, I gotta have his permission. So I learned his fifth law. Kill not our kindred. Slay only the enemy. This. Do I look like a fucking babysitter? I don't know where. Mm-hmm. That's me. To miejsce jest dziwne. Ale poczytajmy. Ciekawe. Co jest? To po prostu wampiry. Mop. Tak mi idzie, to mówię. I believe I can turn into a bat and fly away? Of course not. Now ask me if I believe these individuals from every corner of the wasteland. I've shown these people the ways of the vampire. I've provided them shelter, organization, and a... Yes, in a way I am brainwashing them. I have reined in their cravings and taught them to eat none of the flesh. Most importantly, Ah, yes. Then a part of his human family still remains. Ian is at a critical moment in his life right now. After all that occurred, it would be ill-advised for me to allow him to speak to him while he decides. Sure. One more outburst like that. Murder is a very strong word, my friend. Do you consider it murder? Yep. Is there no end to your hostility?
All you rely on is violence to further your means. Oops, oops, oops. Steam up here. To nie wiem, żeby pomysł. Chyba, żeby ich tu altepować. Żeby przyda się. Melips. Dobra, wycofać. Oj, 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 oj. Gin. Dobra. Jeszcze coś. Szybciej. Tak, zależyłem się. Wiem. Ale taka jest scena walki. Dobra. Spójrzenie. Te czasy się bierze bez pozorom mało, niby dużo, jednak mało amunicji. Dobra, bierz. Oj, źle. Found you. Dobra. To trochę bok. Może nie powinienem ich zabijać, ale w sumie nie mam wyrzutów sumienia. Że ich już zwaliłem. Wow. Czy ja jestem przeciążony? Nie, ale coś mnie spowoliło. Czyż nie? Czemu nie mogę iść? O już. Rzeźnia. No i wszyscy pali. Wszyscy? A, wyrwałem chyba w łeb, tak? Dobra. Zaraz lepiej. To ja wypadałoby to miejsce przeszukać. Steam pub. Jak miło. Szkoda, że tak, kiedy oni nie żyją, pokazuje ofiary. No i co? No ale co wam to było? Bawić się w zmierzch. Bawić mam tytuł na ten odcinek. Hopsi. Dobra, to ja bym chciał znaleźć tego.
całego węzła. To się przyda. To też. To się sprowadza. I to nie. Dobra. Ale mnie interesuje tamten slajdzik. Pewnie mają tu fajne rzeczy. Przysłyszę, no? To wygląda jak sklep. Czy było kiedyś sklepem, teraz jest niczym? Ten. Mam nawet stary komputer, czy serwer, nie wiadomo na co, ani po co. Szwarzy nie można skorzystać. Czap. Że. No. Świetnie. Pierwszy wiersz, proszę. Sam? O, nawet granaty. Oj. Nie. Dobra, już więcej to by mnie nie zrobiło. Puste. Jestem przeciążony? Czy mi się wydaje? Sprzęt. Jestem. Co za parabin? Aj, nie naprawiłem go. Tym co trzeba. To jest ten zwykły. Trudno się mówi. Ojciec. Otwieranie skrzynek z amunicją granatami. To jest... To trzeba mieć. Zrytumowanie. Ale znajduję przynajmniej dość rzeczy, by... By mieć zapas wszystkiego. Albo to, albo obaj. Nic więcej nie mogę. Trzeba naprawia ten. Okej. No. To chyba pozamiętamy. Można by rzec. Jeszcze tylko oblecę to miejsce. Oj, otwórz normalnie. I wykorzystam zdobyte rzeczy. Dobra, idziemy uwolnić tego dzieciaka.
pewnie się wkurzy, kiedy dowie się, że wszyscy nie żyją. Ale cóż. To przecież bywa. Wstawaj, proszę. I should have known this would happen. You think I don't know that? You think I don't know what I did? Yeah. I killed them. My own parents. It was the fucking hunger. That thing that's haunted me my entire life. You must think I'm some sort of monster. Inside me, something completely messed up. I'm a mutant, a freak. The only person I was ever able to talk to was my sister Lucy, and she's gone. No one gives a shit about me except Vance and the family. Can't you understand that? I don't even play as much. You son of a bitch! You killed him and you think it's funny? It was my only chance to understand what the hell is wrong with me, and you messed it all up. Well, you can just go to hell. Oops. Look what we have here. Cóż. Ja nic nie pomogło. A mieszkańcy Alepo pewnie są takimi samymi pani Balami jak i oni. Ale cóż, przynajmniej ja zaprowadziłem porządek i nikt już nie zginie. Proszę, zostałem zaproszony do siedziby regulatorów. Pewnie się tu jest, bo nie widzę innej lokacji, w której nie byłem. Ten Pen Tower, Christmas Bunker. Jup. Dobrze, dobra. To tyle. Rozwaliliśmy w sercu wampirów. Powiem wam szczerze, że to ja mam wyrzuty sumienia, ale z drugiej strony to naprawdę były chwile. I Vance mógł mówić co chciał, ale ja mu nie wierzę. Originalia po prostu zabijali, tak? Nieważne, że nie jedli ludzi, przynajmniej te twierdzili, pili tylko ich krew, ale ja uważam, że zabijanie i winy ludzi jest to samo bez sensu. No ale jestem dobry. Patrzcie. Mimo już chodzę i kwiatnę. No bardzo jest mnie patrzeć, żeby jej zwykłymi pancerzami z jakąś tam ideologią. A ja po prostu nie lubię wampirów w żadnym RPG. To by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Hej.